Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przychodzę do was z kolejnymi typami na mecze piłkarskie. Na mecze piłkarskie w naszej ukochanej Lidze Mistrzów. No może nie tej pełnoprawnej, bo wiadomo, że ona zacznie się dopiero za parę tygodni. Natomiast mamy eliminację, mamy już coraz ciekawsze spotkania. Mamy m.in. mecz Legii z Florą Tallin, o którym porozmawiamy sobie już jutro, ale który już tutaj na stronie głównej Betclicka widzicie. Ale zanim porozmawiamy o dzisiejszym kuponie, to i tak przejdźmy w zakładkę Liga Mistrzów, bo ona, tak jak mówiłem, nas dzisiaj tutaj będzie najbardziej interesowała i porozmawiajmy o meczu, który będzie dzisiaj naszym spotkaniem specjalnym, a więc meczu Dynama Zagrzeb z Omonią Nikozja. Pamiętajcie, że z racji na to, że jest to nasz mecz specjalny, to do wygrania jak zawsze będzie 50 zł od Betclic, a wystarczy w komentarzach wytypować wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, a także dopisać swój nick na Betclic. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik tego meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia na swoje konto doładowanie wartości 50 zł. Także gorąco zachęcam. Wybrałem oczywiście ten meczek z racji, że jest to mecz potencjalnych rywali polskiej drużyny, czyli Legii Warszawa w kolejnej fazie eliminacji zarówno do Ligi Mistrzów, jak i, jeżeli dobrze się orientuję, to do Ligi Europy. Czyli w Lidze Mistrzów będzie była, gdyby Legia wygrała oczywiście z Florą, to będzie grała ze zwycięzcą tego spotkania, a jeżeli noga by się gdzieś powinęła, to będzie grała z przegranym z tego meczu. Także myślę, że na pewno warto sobie to spotkanie obejrzeć, jeżeli macie akurat dzisiaj wieczorkiem troszeczkę czasu, to można się tym zainteresować. Nas natomiast interesować dzisiaj będą inne spotkania, także wracamy sobie do zakładki Liga Mistrzów i zaczynamy od meczu Ferencvarosu z Żalgirisem Wilno. Tak, jest tu napisane Vilnius, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Przejdźmy sobie do tego spotkania, zobaczmy statystyki, one są na pewno bardzo ciekawe. Jak widzicie, oba zespoły radzą sobie naprawdę całkiem nieźle, ale oba tak naprawdę nie miały tutaj jakichś większych sprawdzianów, no i to Ferencvaros jest zdecydowanym faworytem, co nas z pewnością nie dzieli. Ja również będę obstawiał, że to gospodarze wygrają to spotkanie. Dla mnie są no zdecydowanym naprawdę faworytem tej pary i zdziwiłbym się, gdyby ostatecznie nie awansowali. Natomiast coś, co ja chcę tutaj sobie zrobić, to troszeczkę podbić ten kurs i postawić na to, że wygrają oni, a jednocześnie w tym meczu padnie powyżej 1,5 gola. Nie wiem, moi drodzy, czy wygrają oni 1-0, 2-0, może 2-1. Ciężko to jest zawsze przewidywać, natomiast osobiście obstawiam, że tutaj wynik będzie jednak powyżej 1,5 bramkowy. Stawiałbym jakieś 2-0, gdyby to ode mnie zależało, gdybym miał tutaj stawiać bezpośredni wynik. Natomiast nie zdziwię się żadnym 2-1, 3-1. Jeżeli więcej bramek, to też jest to coś, co generalnie rzecz biorąc może się tutaj zdarzyć. Jakieś takie drobne 1-0, powiem szczerze, żeby mnie troszeczkę zdziwiło. Stąd po prostu taki, a nie inny typ na ten mecz. Drugim spotkaniem na naszym dzisiejszym kuponie będzie spotkanie Celticu z Midtjyllandem. To jest w ogóle mecz, który mnie osobiście dosyć mocno ciekawi. Są to drużyny, które zawsze gdzieś tam walczą o tą fazę grupową Ligi Mistrzów. To jak się nie udaje, to gdzieś tam walczą w tej Lidze Europy. Myślę, że to są naprawdę takie potężne średniaki europejskiego futbolu. Myślę, że tak można spokojnie powiedzieć o drużynie ze Szkocji i z Danii. W ogóle Midtjylland ostatnio grał spotkanie z Lechem na stadionie przy Bułgarskiej. Nawet miałem być na tym meczu, bo z tego co wiem, to wejście na ten sparring było darmowe. Niestety z racji, że później pisałem swoją pracę licencjacką, to ostatecznie nie zdecydowałem się pójść na to, żeby zobaczyć ten mecz. A co ciekawe, moi drodzy, Midtjylland to jest w ogóle zespół, który mi kiedyś rozwalił moją najpiękniejszą taśmę w życiu, bo z 2 zł miałem do wyjęcia ponad 3 koła i niestety jedyne spotkanie, które mi nie weszło, to bodajże chyba mecz Manchester United z Midtjyllandem. Teraz nie pamiętam, czy to był Manchester United, tak mi się coś kojarzy, na pewno była to jakaś angielska ekipa, która niestety to spotkanie zawaliła i ostatecznie go nie wygrała. No i mi piękna taśma niestety przepadła. Tak czy inaczej, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten mecz, to tutaj znowu zagram przeciwko duńskiej drużynie, choć to doświadczenie mi pokazuje, że nie powinienem tego robić, bo już kiedyś mi kupon zepsuli, ale tym razem, moi drodzy, stawiam tak dosyć bezpiecznie, to znaczy stawiam sobie dużą podwójną szansę na to, że w tym meczu Celtic wygra bądź będzie remis i padnie powyżej 1,5 gola. Dlaczego? No bo jak sobie wejdziemy w statystyki, to możecie zauważyć, że w tych spotkaniach, szczególnie Midtjyllandu, te bramki padają zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Z Lechem chociażby porażka 3-2, tutaj gdzieś mocne zwycięstwa z Aarhus, z Malmo, także spotkania, które nie chcę powiedzieć, że obfitowały w gole, no ale te bramki na pewno tutaj padały. No, jeżeli chodzi o Celtic, to tutaj może troszeczkę gorzej,
ale mimo wszystko spodziewam się tego, że przynajmniej te 1,5 gola padnie. Nie wiem, czy 1 do 1, 2 do 0, po prostu gdzieś tam obstawiałbym w ogóle 2 gole w tym meczu, ale jeżeli się chłopaki rozstrzelają, to wolę postawić coś takiego niż under 4,5. Stąd bierze nam się 2,57, jeżeli chodzi o kurs, który w tym momencie mamy. No i podbijemy to sobie wszystko ostatnim spotkaniem na naszym kuponie, a więc Lincoln Red Imps kontra CFR Cluj, czyli spotkanie drużyny z Gibraltaru u siebie, które no moim zdaniem oni po prostu przegrają. Stawiamy tutaj na drużynę gości po to, żeby podbić sobie jeszcze ten kursik 3,06. Myślę, że to będzie odpowiednia stawka. Standardowo jesteśmy oczywiście na drugim progu progresji, także stawiamy 50 zł, które już tutaj zresztą jest wypełnione. 134 zł 64 grosze do wyjęcia. To jest coś, co mnie jak najbardziej interesuje. To jest coś, co jak najbardziej jest spójne z zasadami, które sobie postawiliśmy, a więc ten zakład również zostaje postawiony, zostaje zatwierdzony i miejmy nadzieję, że się zazieleni. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z materiałami, z tym, że chociażby jutro porozmawiamy sobie o meczu warszawskiej Legii, co myślę, że może być ciekawe w kontekście całej walki później o awans do Ligi Mistrzów. Więc czekajcie na to jutro, a ja teraz już Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Na razie.